Nie, nie gadaj, że Lancera zaprzepaściłem. Ej, ledwo z garażu wyjechałem już pościg. No kurde. A teraz będzie grubo, coś czuję, że mi się szybko ta noc skończy, bo mam obławę 5. poziomu. I tak, potrzebujemy tutaj wpisowego mieć 8000. To ja proponuję zrobić jakieś wyzwanie, bo mam tylko 1000. 2-3 wyzwania kurde, ale nie zrobimy wyzwania, bo mam obławę, że zaraz policja będzie mnie gonić, nie? O nie, tu jest za 24 tysiące wyścig jakiś. I tam jest zadychę jeszcze coś do zrobienia. No muszę to zrobić, muszę. Dobra, wychodzimy z chaty i popróbuję. 8 tysięcy musimy jakoś zdobyć. Ej, ledwo z garażu wyjechałem już pościg. No kurde. Mogłem wzmocnienie tego samochodu sobie dokupić. Już śmigłowce, już wszystko. Przy wyjeździe tylko z garażu. Dobra, tu jest jakaś hopa. Muszę kasę nabić, 8 tysięcy, no i nie dać się rozwalić, nie? Tak przydałoby się. Oj, nie, 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 cofaj, cofaj. Ja. Co robimy? Dobrze, że tu nie ma, wiesz, limitu napraw, ale z drugiej strony... Wyeliminowałem gliniarza, okej, okay. Sam się wyeliminował. O, kolczatka! O, wracam do chaty, kurde. Nie no, nic mi to nie da. Muszę chociaż ten wyścig za 25 koła zrobić i będzie gitarka. Oj, niedobrze jest, niedobrze. Jak się cisną. Dobra, nic, jadę, ryzyk fizyk. Ty, ale wsadziliśmy nowe opony. Może furka będzie jakaś szybsza, albo bardziej skrętna, czy coś. Spróbujmy im trochę pouciekać tak na prędkość. O, fuck! Zajebiście, posiłki jeszcze wzywają. Blokada drogowa! Ledwo żyję, dopiero co wyjechałem z garażu, no! Awaria. I goni mnie ten wielki moloch i do tego jeszcze wzywają posiłki. Dobra, jest stacja benzynowa, ale co tu się stanie? Muszę poczekać 2 minuty, 2,5 minuty. Dobra, chodźmy w las. Najlepiej to chyba gdzieś na mieście się schować. Kurde. Dwie i pół minuty muszę poczekać, aż będę mógł stacji użyć. Dobra, chodźmy na miasto jakoś. Może uda mi się dojechać. Jak cisną. O kurde, przeżyłem to jakoś. Jeszcze. Jakby mnie tak uderzył SUV, albo ten pick-up wielki, to byłoby po mnie. Klikam tu cały czas nitro, ale nie działa. Jeszcze śmigłowiec. Chowaj się gdzieś. Kurde, już mnie znaleźli. Ja pierniczę. Co ja mam zrobić? Patrzcie, jak oni zapierniczają na tej mapie, nie? Te pojazdy pościgowe. Strasznie. 5. poziom to jest zabójstwo. Dobra, schowajmy się gdzieś. Śmigłowiec na razie nas tylko męczy. Wystarczy się schować pod jakiś daszek i zgubimy go. Pod jakiś most, zeskoczyć z tego wiaduktu. Naprawić furę. Czekaj, gdzie tu się... Tu jest naprawianie. Dobra, pod most, pod most, pod most. Pod most, pod most, pod most. Tu mnie nie znajdą. Posiłki już wzywali, ty! Właśnie zgubiliśmy cholerny cel w Lake Virgin. Wsparcie powietrzne opuszcza pościg, musimy zatankować! Zrobić wszystko, żeby znaleźć, dawaj! Ekstra, most zadziałał. Widzicie, jak zgaszę silnik, to ta ucieczka nie robi się szybciej, nie? W którymś Need for Speedzie tak było, że jak wyłączałeś ten silnik, to szybciej. 2500 dostałem za to, okej. Okay. Właściwie możemy się bawić z policją i zarobimy hajs, nie? Na wyścig. Kurde, helikopter wraca. Jo, czajcie, jakie to jest trudne. On tutaj patroluje cały czas, nie? A on cię w sekundę rozpozna. Nawet jak masz wyłączony silnik, to on i tak cię wypatrzy gdzieś tam z nieba. Dobra, naprawiliśmy furę, nie ma źle. Pojedźmy trochę tą autostradą i poróbmy tutaj te strefy pomiarowe. Kurde, znowu policja. Ej, no i co ja mam zrobić? Jakie mam cokolwiek tutaj za... Chyba tylko na jakiś wyścig myknąć? Bo nie ma innej opcji. 8 tysięcy. Jest tajniak, patrz. Rozwalony. Musiałem w niego wjechać, bo inaczej... Ty, ale ile zdrowia mi zabrało to zderzenie. Co tu zrobić? Nie, no musimy jechać na jakiś wyścig, bo... nie dam rady nabić żadnego, wiesz. O, tu jest coś za 5.
W klasie A+, ale tu jest, tu są te takie stanty, nie? Tak, to ja tym nie podriftuję autem, mam opony do, wiesz, do ścigania się. O, shit. Tu mamy 2000, wpisowe 0. Tu mamy wpisowe 4000, już niewiele brakuje. No dobra, tu mamy wpisowe, tu możemy coś zrobić, nie? Tu mamy wpisowe 0, wpisowe 0 i wpisowe, o, tutaj to byśmy mogli zrobić. I to jest co? Centrum miasta, ale klasa B. Dobra, powinniśmy dać radę. Ale kurde, jak skończę klasą B, to mnie będą ścigać na piątym poziomie. A to nie jest fajne. No nic, spróbuję. Jadę tam, będę musiał się kryć przed glinami. A co pali mnie? Fuck! Ja pierniczę. Nie! 25 tysięcy stracone. Ej, zajebiście ciężko jest gdzieś dojechać, jak masz piąty poziom. A w ciągu dnia nie da się zarabiać kasy, żeby... 25 koła w... Oh my god. Nie wierzę. Dobra, co mogę? Aż się wkurzyłem, nie? A te filmy są... Przepadło 25 koła, które mogłem zdobyć w zawodach. Co tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś driftowanie za 20 tysięcy. To nie... Tak przez większą część mojej młodości. I za wszystko dostaję, wiesz. Było ci przykro? Jakie to jest trudne. Masakra. Hajsu mało, tu coś za 20 tysięcy, ale to są jakieś stanty. Ale się wkurwiłem, nie? Tak fest teraz. Czemna gdówka 4000. Dobra, wiecie co? Mało mnie policja goni. Wyjedźmy sobie po prostu i porobię sobie różne wyzwania w jeździe dowolny, wiesz, jakieś te, jakieś strefy pomiarowe i tak dalej. Myślę, że dużo kasy się z tego nabije, bo już mam ulepszoną furkę i powinno to ładnie pójść. Tu jest strefa driftu, ale... O, nieodkryta, okej, możemy ją sobie odkryć. Jej nie robiłem jeszcze, no ale ten samochód się nie nadaje. Po prostu sobie odkryję, żeby w przyszłości wiedzieć, że coś tutaj takiego jest. Teraz się pokręcę po świecie i sobie porobię wyzwania różne i zaraz się kasa nabije, myślę. Muszę się tu zajebiście boostować od tych wszystkich samochodów, wiesz. Cały czas tego boosta używać, bo inaczej nie da rady do 300 się rozpędzić. Dobra, pokaż mapkę i teraz możemy wziąć udział w tych zawodach za 20 tysięcy. Super, ale one są mega długie, zobaczcie. Wow! Dobra, damy radę, nie? I zrobię te zawody, jeszcze zrobię te w klasie B i od razu spadam stąd. Za te zawody są aż... Ja pierniczę, no nie wiem, czy chcę je robić, bo znowu będę miał zaraz obławę na piątym poziomie. Zrobię te zawody i potem zrobię jeszcze zawody za dyszkę tam chyba były jakieś i spadam od razu do chaty. Nie będę się bawił w jakieś tam 5 tysięcy czy coś, bo będę miał już trzeci poziom pościgu. I wtedy, wiesz, zaraz będzie piąty i wyjadę znowu z garażu, wiesz, w nocy i mnie złapią natychmiastowo, nie? Znowu gdzieś źle zjechałem. Ej, nie czaję tych tutaj zjazdów i autostrad. Ło, ślepy zaułek. Powiem wam, że już tak się do Fordzy przyzwyczaiłem, do tych teleportów, że teraz jak widzę, że muszę tak daleko dojechać, Jezu. Jest trochę ból, ale damy radę. Dobra, tu mamy jakiś fotoradar, ale już olać to. Na początku się sporo kasy zdobywa na tych strefach, no ale jednak trzeba mieć szybkie auto, nie? Żeby naprawdę dużo kasy z tego szło. Tak, trzeba mieć 4, ale tutaj później się zdobędzie jeszcze w tym tygodniu, a póki co się i tak mało kasy zdobywa, nie? Dobra, mamy zawody, jedziemy w końcu za 20 tysięcy, 4 tysiące wpisowe, tylko 4 miały być 8. Dobra, nieważne, może być i 4. I jeszcze mamy w sumie na pojedynek hajsy. No miejmy nadzieję, że mi jakoś pójdzie, samochód jest dość mocno wymaksowany w tej klasie, także powinno być chyba dobrze. 300 km na Eclipse, kto to widział? No, ledwo do tej prędkości się rozpędza. Dobra, trzymajcie kciuki, ja myślę, że będzie dobrze. Ciekawe, jak urósł brzmi w tej grze. Fajnie by było sprawdzić, nie? Ło! Ej, co? Jest nowe opony zamontowane! Co to ma się znaczyć? To jest jakiś bardzo długi wyścig. Jest też trochę zakrętów, ale też jest dużo, dużo, dużo prostych. Także, nie wiem, no, zrobiłem samochód pod przyczepność, docisk zwiększyłem na maksa. Zobaczymy, czy dobrze zrobiłem. Muszę tą korwetę tam z przodu zniszczyć. O kurde, jak blisko było!
tyle czasu trzeba poświęcić, żeby to jeszcze furkę stuningować, a ona ledwo te 200 ciśnie jeszcze, nie? Przecież dopiero co żeśmy 70 tysięcy w nią włożyli. Opony używki kupiłem? Chyba tak. Podskoczyła mi furka i wiesz, i ząk, nie? Dobra, doganiamy korwetę. Działam! O, teraz to tak. Teraz to na zakrętach pokażę, co potrafię. O, i zarzuca. Ej, na tych oponach dokładnie w ten sam sposób, że zarzuca co na poprzednich. Dobra, nie jedziemy offroadem, pojedziemy sobie tu dookoła. Cyk. O, ale ty... Spokojnie. Nie widziałem go, czy jak? Co za babka, ej? I tak wygram ten wyścig. Dobra, połowa wyścigu. Długi jest. Wiecie co, ja tu jeszcze mogę mieć źle ustawione? Mogę mieć ustawione driftowanie na gaz i jak na zakręcie czasami trochę gazu dodam, to wtedy samochód lekko wchodzi w drift. To może być też problem. Okej, okay, na razie idzie dobrze. Nie pozwolę ci wygrać. No to już końcówka będzie. Ej, długi był. To był chyba jeden z dłuższych wyścigów, jakie robiłem do tej pory. Ciekawe, jaki był ten za 25 tysięcy, który był w zeszłej nocy. Kurde. No nic, jest jak jest. Ciekawe właśnie, czy jak się skończy całą fabułę, wiesz, odzyska ta babka swój samochód, to czy będziemy mogli od nowa jakby robić te wszystkie tygodnie, nie? I kolejne kwalifikacje robić i tak dalej. Ciekawy jestem, jak to się właśnie skończy. Czy my będziemy mogli kontynuować te nasze zabawy tutaj w tym undergroundowym stylu i wiesz, dokupować sobie nowe autka czy coś? Nie wiem właśnie. Dobra, elegancko i mamy trzeci już poziom. Ja pierniczę. Dobra. O! Masz czas? Mercedes AMG GT, tak? Mam. Świadomo. Kolejna okazja, żeby pokazać całemu Lakeshore, co jest wart ten warsztat. Okej. A ja zrobię hałas. Gotowe. A i pamiętaj, że zamawiam dziś żarcie. Ja właśnie też zamówiłem za żarcie pizzę. Zaraz przyjdzie, zaraz wam pokażę pizzerkę fantastyczną. Okej, unikamy policji. Jedziemy dostarczyć AMG GT. Zobaczymy, co to będzie za merc. Już chyba wiem jaki, tylko zastanawiam się, która to będzie wersja. Czy ta bez dachu, czy ta z dachem? Zaraz się okaże. Ale policji, już ich się dużo tutaj gromadzi, zobaczcie.
Gdzie mamy jechać w ogóle? O, już tutaj, okej, okay, super. 6000 za to dostanę. Ja bym zrobił to, a potem jeszcze byśmy zrobili sobie ten wyścig za tam 15 chyba tysięcy, czy coś takiego, no nie? No jest, Mercedes. Jednak zadaszony, jakiś stunigowany. Ty, zobaczmy o co chodzi. 19 rocznik, GTS Coupe. Zobaczmy, powinien być super szybki. Śpiesz się, a zarobisz więcej. Okej, to mamy na czas, trzeba będzie się pośpieszyć. Dobra. Minuta 20 na złoto. O nie, nie w tą stronę, kurde. Źle mi zadriftował. 20 sekund jeszcze, kurde. Myślę, że się uda, teraz spróbujmy mniej driftować. Po prostu wszystko na ten, na przyczepność. Myślę, że będzie dużo, dużo szybciej. Ostatnie powtórzenie, także na wyścigi następne już nie będę miał powtórki. Mniej widowiskowo, ale chyba szybciej będzie, co? Sobie możemy nawrotkę zrobić. O, teraz dużo lepszy czas. No i teraz zrobimy, kurde. Jeszcze zapasu sekunda była, no nie? Okej, okay, mamy 6000, elegancko. Dobra, fajnie poszło z tym Mercedesem. Obławę mamy na poziomie 2,5, także jeszcze nie ma tragedii. Możemy sobie zrobić w klasie B jakiś wyścig. Powinniśmy dać radę tym moim Plymouthem i po tym idziemy od razu do chaty. Dobra, zarobiliśmy 46500, wchodzimy do garażu. Oh my god, no trochę grubo było, ale myślę, że noc będzie jeszcze gorsza, bo mamy 4,5. Nie, 3,5, dobra, prawie 4 mamy, okej. Okay. Straszna jest ta policja, ale dobra. 3,5 to jeszcze nie jest tragedia, trzeba tylko tej policji unikać. Mamy dostępny do zakupu Mercedes AMG i jest za 300 tysięcy, a 47, myślę, że jestem bogaty. Oj, człowiek, człowiek. Dobra, co my właściwie możemy jeszcze tutaj zrobić? Zobaczmy, co będziemy robić w nocy. No i wiemy, jak to się skończyło. Ale i tak, widząc, jak budują razem tę furę, chyba coś tam mi się udało. Czekaj. O kurde, ej, musimy to zrobić. No matter what. Słuchajcie, 10 tysięcy, wpisowe 8, Lancer Evo do zdobycia. Musimy mieć samochód w klasie A jakiś. Ja proponuję wyciągnąć części z Eclipse'a. Lancera musimy mieć. Musimy mieć Lancera, bo musimy mieć jakiś lepszy samochód od tego, co mam. Evo 9 do zdobycia. Wow! Ej, tego nawet nie było tutaj na tym. Zobaczcie. W tygodniu. A nie, jest fura do zdobycia, okej. Okay. Jest fura do zdobycia. Dobrze. Musi być ten Lancer, nie? Musimy wybrać wyścigi, które chcemy zrobić za największą kasę. Ja proponuję tak, Lancer to jest must have i musimy to najpierw zrobić. Potem jak się uda, to pojedziemy jeszcze na klasę A+, i spróbujemy to za dychę zrobić moim Eclipse'em.
Czyli tak, musimy mieć samochód w klasie A+, do czego? Zawody łączenia, o kurde, to będzie ciężko zrobić. Ale tak, mamy 47 tysięcy, może byśmy... Poczekaj. Żebyśmy zrobili sobie Mustanga do tych rzeczy. Tak, Mustanga sobie zróbmy, bo mamy Mustanga do driftów, to te pokazowe sprawy też możemy zrobić. Sprzedałem w ogóle Defendera, mnie mega wkurzył. Ale może teraz by się przydał do tych pokazówek. Dobra, musimy go wrzucić do klasy A+, no nie? Trochę, nie wiem czy nam się uda w ogóle wymaksować go w klasie A+. Co to w ogóle za dziwne zawody są jeszcze za 15 koła? Co to jest? Test wytrzymałości terminacji. Aha, dobra, to są po prostu zwykłe wyścigi, tylko jest dłuższy ten wyścig. Co myślicie o tym? Co o tym myślicie? Znaczy tak, Lancer to jest oczywiście na samym początku, musimy to zdobyć. Jeszcze sprawdzę. Aha, tutaj musimy mieć w klasie A. To ja proponuję wziąć mojego Eclipse'a później. Najpierw to. Spróbujmy mu tutaj wrzucić go do klasy A+. Zacznijmy od ECU. Okej, okay. Już mamy klasę A+. Elegancko. To powinno nam wystarczyć. Super, super. Powinno nam wystarczyć, mamy wymaksowanego prawie w klasie A+. Opony czy są do driftu? Tak, opony są do driftu w wersji Pro, zajebiście. I teraz mechanizm różnicowy, możemy... Nie, tutaj nam to za wiele nie da. Dobra, to mamy to auto, teraz musimy wziąć sobie Eclipse'a. I musimy Eclipse'a zrobić do klasy A, czyli powyjmować części, ale te części, które już mieliśmy w tym samochodzie, one zostają, nie? Także nie musimy ich z powrotem kupować. To jest duży plus, bo byśmy już w ogóle zbankrutowali, nie? Dobra, posiadane. Dajmy sobie może to. ECU. Musimy go zredukować do klasy A. Pyk, okej. Okay. Mamy klasę A. Nie, jeszcze jest A+. Okej. To zróbmy może... Dobra, tutaj mamy to wyposażone. Kurde, tu jeszcze jakie rzeczy można powsadzać do niego? Nitra, to mamy wyposażone, to dajmy to. I będzie, dobra, będziemy mieli klasę A. Super, musimy pamiętać, że ten Eclipse jest trochę słabszy teraz. Jest naprowadzenie zrobione, mamy dobre opony. Odsłonić osiągi, dobra, mogę na chwilę odsłonić. Ej, nie to. Tak to wygląda. Wydech zmienić, będzie wyglądał. A jedź tam z tym wydechem. Dobrze jest, to nie jest najważniejsze teraz, to trzeba przetrwać. To jest tu istotne. Weźmy tak, może oponki inne i trochę więcej mocy. Co ja tutaj wcześniej miałem to, tak? No nie wiem, czy uda nam się coś wsadzić z mocą. Aha, to jest słabsze. Nie ma szans, żebyśmy coś tutaj... Za mało tych części jest, tak trochę. Może jakieś sprzęgło? Nie. Dobra, to musimy zostawić tamte opony. Wolałbym jednak przyspieszenie, bo ten Eclipse naprawdę słabo. Słabo sobie radzi. Dobra, mamy opony, super. I jest gitarka. Możemy iść walczyć. Idziemy walczyć. Jeszcze się upewnię, czy na pewno dobrze wszystko mam, bo powtórki nie będzie. Musimy kupić Mitsubishi Lancera. Musimy go tu zdobyć. Jak się uda, to będzie sztos konkretny. Jest, wpisowe jest wysokie. 8 tysięcy, 10 tysięcy nagroda i najważniejsze Mitsubishi Lancer jest do zdobycia. I to będzie totalny sztos. Potem sobie zrobimy jeszcze te zawody tutaj. Trzymajcie kciuki. Mamy w A+, mamy Fox Body i Mustanga. On musi nam wygrać. Driftuj, skacz, uderzaj w przeszkody, zdobądź jak najwięcej punktów. Trzymajcie kciuki, będzie naprawdę grubo. Znaczy jeszcze upewnię się, że ten Mustang jest zrobiony, bo kurde, jak będzie źle, to niedobrze. Dobra, Mustang chyba jest zrobiony. Jest na drift, RWD. Okej. Okay. Powinno być dobrze. Wyjeżdżamy. Idziemy na te zawody. Dobra, let's go. Może być Eclipse'em, za chwilę sobie weźmiemy jeszcze Fox Body. Hej Speedy, Rydell opowiedział mi o twojej relacji z Yas. Nie wiedziałam, że byliście takimi bliskimi przyjaciółmi. Grubo. No, byliśmy jak rodzina. Gdy Yas odeszła, Rydell ciężko to zniósł. Tobie pewnie też nie było łatwo. To trochę jest. Okej, mamy tu prostą drogę. Co to było 50 tysięcy? A, kwalifikacje, okej. Okay. Musimy mieć jeszcze samochód w klasie S i w klasie S+, żeby móc wziąć udział w kwalifikacjach. Nie. To jest na koniec to, co będzie. Na koniec chyba czwartego tygodnia, nie? Eclipse jest ważny, musimy go zdobyć. W tym akurat nie jestem dobra. W sumie, czy to właśnie nie jest... Unikam policji, bo mamy trzeci poziom poszukiwania. Szmalu. Nara! Patez. Dobra, jedziemy na miejscówkę. Trzymajcie kciuki, bo to będzie hardcore. Jak Lancera nie zdobędę, rzucam padem przez okno. Dobra, tę policję powinienem wyminąć.
Najgorsze jest to, że jestem kurde zdenerwowany i przez to mogę kurczę przegrać, nie? Dobra, jeszcze zobaczmy tuning. Na wszelki... Nie, czekaj, to nie to auto. Fox Body ma mieć odpowiedni tuning, nie? Tuning i tak. Wyłączona kontrola, ok. Czułość kierownicy. Mamy na drift zrobiony. Shit. Którym panem gram? Tym moim ulubionym. Dobra, jedziemy. Lancer Evo. Robimy zakład, gramy o wszystko. Gramy kurde o wszystko. 250 tysięcy punktów musimy zdobyć. Okej, ja siedzę cicho, nie? Ale serce mi bije. Zajebiście. Mam puls. 90 mam. Dobra. Pierwszy raz jestem na tym torze, ale... O kurę... Dobra, najwyżej będziemy musieli powtórzyć czy coś. Okej, tu się robi pętle. Mam jeszcze powtórki dwie na wszelki wypadek. Okej, tu środkiem nie jedziemy. Jasne. Ale dziwnie, ty. Ej, ten Mustang zapierdziela. No, nie wypadaj! Co to było? Dobra, hopka. On... Ciężko go wprowadzić w drift. No ja nie! Straciłem nożnik! Ile jeszcze mamy tych okrążeń, czy czego tam? Oh my god, ale trudno. Ciężko go wprowadzić w drift. Może nie powinienem driftować na tych rampkach, czy coś. Dobra, musimy powtórzyć, ale już niedaleko. Oh my god, jeszcze raz spróbujemy. Mogę chyba, nie? Nie gadaj, że nie mogę powtórzyć. O, jest.
kuponów. Fury Rajdela, potrzebujesz podwózki? Co się stało? Jak to pozostało zero? Przecież dopiero co z garażu wyjechałem. Nie, nie gadaj, że Lancera zaprzepaściłem. Najpierw Lotus, teraz Lancer i ja pierd...